Mimo wstrzępek, drugie miejsce. A kto wygrał? Ale no wiesz co? Chyba żartujesz. Przecież ty jesteś najmłodszym zawodnikiem, jak ty możesz wygrać? Ale w mojej kategorii. Ty jak mówisz w mojej kategorii, no oczywiście, ale oprócz twojej kategorii to ty jesteś najmłodszy. W sumie? Mówi w sumie. Ale ty musisz naprawdę, proszę państwa, kilkaset skoków wykonał. Polskiego Związku Narciarskiego, prezesa Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. Proszę państwa, człowiek legenda. Bez tego człowieka podejrzewam, że Pucharu Świata w Wiśle by nie było. Tym bardziej teraz mogę powiedzieć z całą stanowczością, że w marcu, który będzie dwudniowy puchar, jest wielka zasługa tutaj pana Andrzeja. Wielkie brawa dla pana Andrzeja. Zapraszamy pana Andrzeja Cięciały tutaj również, ponieważ z tego co się dowiedziałem, to burmistrz nie wiem czy to jedzie czy nie, bo dzisiaj nam przypada Sylwestra. Kto nie wie, to dzisiaj jest Sylwester. W tym roku 31 grudnia przypada, tak żebyście wiedzieli, żeby nikt nie zapomniał. Dzisiaj w nocy witamy nowy rok. A najbardziej się będą cieszyć ci, którzy tutaj za chwilę się... O Puchar Wiślaczka. Dziewczęta, najmłodsza grupa. I miejsce szóste. Gerstowska Nikola. Nie ze Zwisła. Brawa Aniela Nikoli. Czepczor Paulina. Nie ze Zwisła. Zapraszamy. Tainer Sara, miejsce czwarte. LZD Sokół Szczyr. Czeszlar Olga, miejsce trzecie. A, jest Olga. Trzecie. Miejsce drugie. Szurmanowa Helena, Czechosłowacja. Tejo Trijes. Czechy, przepraszam bardzo. Obudźmy się w innej rzeczywistości. Proszę państwa, zwycięzczyni tej konkurencji jest Karolina Kiraga. Brawo! Brawa, brawa, brawa. Zdjęcia tutaj mamy. Miejsce dla fotoreporterów. A jak widzimy, Andrzej Wąsowicz, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, wręcza nagrody oraz Open, dziewczęta, miejsce szóste, Karolina Kiraga, miejsce piąte, przybyła Wiktoria, SR, LZ, S, Sokół Szczyrk. Kantorowa Terezie, DJ Rożnow. Czechy. Miejsce trzecie. Wisełka Angelina. WZ Wisła. Gierstowska Wiktoria. WZ Wisła. Miejsce drugie. I miejsce pierwsze. Paulina Cieszan. Brawo dla Paulinki. To jest ta dziewczynka, którą ta ojciec był przed skoczkiem, przed nią. A, co ósmej, młodsi, miejsce szóste, Bilgian, WSS Wisła, miejsce piąte, Widenka Wiktor, LKS Olimpia Goleszów, miejsce czwarte, Waszek Marcin, LKS Olimpia Goleszów, miejsce trzecie, Brudny Wiktor, LKS Olimpia Goleszów, miejsce drugie, Dyduch Tymoteusz, LKS Klimczak Bystra. I miejsce pierwsze. Cięciała Tymoteusz. Showman.
Dymek, proszę Państwa, tak jak już na mistrza przystało. Pana z dużą głową prosimy do tyłu. Orawski Antoni, LKS Olimpia Goleszów. Miejsce trzecie, Waszek Kamil, LKS Olimpia Goleszów. Miejsce drugie, Skorka Daniel, Tejo Rożno, Czechy. I jeszcze pierwsze, kto? Wiktor Szolda. Wczoraj się go, proszę Państwa, pytałem, będzie pudło, a on mi mówi, że będzie miejsce pierwsze. To trzymał tutaj słowa, Wiktor. Mamy ich tam wszystkich? O, jak oni są ważni, proszę Państwa. Ale to, proszę Państwa, trzeba mieć w sobie. To coś, żeby zostać tutaj skoczkiem. Trzeba mieć charakter, siłę walki. Dyplomy jeszcze rozdajemy. Rocznik 2425. Miejsce szóste. Gruza Filip. LDS Sokół. Pyszko Kacper. Klimczuk Wisła. Miejsce piąte. Staszewski Maciej. LKS Olimpia Goleszów. Czwarte. Miejsce trzecie. Krenek Filip. Teod Rożno. Czechy. Proszę Wojtek. Miejsce drugie. WSS Wisła. I zwycięzcą tej grupy jest Graścina Mateusz, LKS Olimpia Goleszów. I rukawica się tej prysk. Panu zgadzi jeszcze, mówi panu. Rukawica masz na zemi. Z roczki 2003. Chodźmy, nie? Dobra, proszę Państwa, miejsce trzecie. Martynek Michał, LKS Olimpia Goleszów. Miejsce drugie, Czempek Miłosz, WSS Wisła. I miejsce pierwsze, Ryś Robert, LKS Olimpia Goleszów. Warszkę Norwel, ZKN Sokół Zagór. Ja wrzucę wyniki, dam dwa zdjęcia, wiesz. Miejsce piąte. Stwora Paweł, LKS Klimczuk Wisła. Miejsce czwarte. Habdasz Jan, LKS Klimczuk Wisła. Miejsce trzecie. Wielczyk Karol, LKS Klimczuk Wisła. Miejsce drugie. Jojko Szymon, USS Wisła. I miejsce pierwsze. Wickowski Wiktor. Ojciec dumny, proszę Państwa, z syna. Ojciec.